Okay, now it's time, third part. It's time to decide what we have to do, okay? You know, we know the numbers, we know what, which are, okay, our weapons to play, but we know how to use these weapons. Teraz następna część, już wszystko wiemy. Znamy liczby, znamy to, co gra przeciwnik i jest czas gry. And so we have to decide if we call one first tempo to play or to open, or to play with other players. And some situation before about my team, what I look, about my team. My team, okay? Teraz mówię o swojej drużynie. Yesterday we talked about a lot about the skill of the player, okay? The skill of the player, abilities of the player. And so, first of all, I have to know what can happen, what can I do with my middle blocker. Wczoraj mówiliśmy dużo o możliwościach naszych zawodniczek. Tutaj mamy o środkowych bloku. I have middle blocker, they can attack in front or back. I have middle blocker that can attack one ball quick back or quick in front. All these situations are really important when I decide which kind of first tempo I call. Wszystkie zależności, czy mam środkową, która gra dobrze, krótką, krótką z tyłu, czy bardzo, bardzo szybko płaskie piłki, od tego uzależniam to, co robię ze swoim zespołem. Po prostu od swoich, od możliwości swojego, swoich środków. Chodzi o to, żeby je dobrze wykorzystać, ich możliwości takie no, fizyczne i umiejętności. But for me to call is more important to know which kind of ball can attack my position 2 or my position 4. Dla mnie jednak ważniejszym jest to, jakie możliwości ma w ataku moja pozycja druga, moja atakująca i moja skrzydłowa. If I have position 4 and position 2 that attack one good ball, one good super, really quick, I can do everything. Jeżeli wiem, że moja pozycja, moje dziewczyny potrafią grać bardzo dobre, super, mogę zrobić wszystko ze swoim zespołem. But if I have position 4 or 2 that attack one, they prefer, even if the ball is perfect, one ball little bit more soft, okay? Ale jeżeli któraś z moich zawodniczek atakujących bądź skrzydłowych jednak preferuje nie takie szybkie, płaskie piłki, tylko trochę bardziej takie łagodniejsze, for example, I cannot play overhead. Mogę zagrać jedno nad drugim. Okay, if the ball is high, I cannot play one first tempo here. No. If they play the ball high, I mean soft, I cannot play first tempo here. Because if I play in this way, I have double block every time. Okay, position 4 or 2, opponent can help and after middle blocker and they moves every time. I prefer to call or to play or not one first tempo in the middle. W takiej sytuacji nie będę grał suwa ani krótkiej z tyłu, bo zawsze będzie podwójny blok na obu pójkach, tylko będę grał na środku siatki. So when I have to decide this, the which kind of attack, it's important to know the abilities, the skill of my players. Czyli przy konstruowaniu tego ataku po przyjęciu najważniejsze są możliwości i umiejętności moich zawodniczek. Then I have to check also. Później muszę sprawdzić przeciwnika. And when I check, when I watch the opponent teams, I watch system, okay, block system. Oglądam blok, system bloku przeciwnika. Of the team. As we talked yesterday, it's important to know if the other team, okay, plays. Waiting, read, commit, they decide or not. This is really important in general. But it's important also the behavior of the player in block. Players, opponent players in block. Middle blockers and position 2 and position 4. Ale poza tymi rzeczami, które były omawiane wczoraj, czyli jaki system bloku stosuje drużyna przeciwna, ważne jest też zachowanie samych zawodniczek, zachowanie środkowych bloku i zachowanie dwójki i czwórki. This is a really, really important situation for me. We talk about what I watch in video with players, okay, you ask me, okay? This is the first things that I watch with the middle blocker. Before with middle blocker, Okay, it's really important for me, with the setters, pardon. With my setters, I check this
to study the match, how to play against another team. To oglądam ze swoimi rozgrywającymi przed meczami, żeby zobaczyć, jak te zachowania się tutaj prezentują. I need to understand if I play seven, what happened with middle blocker. Because maybe there is one team that has one system, but there are middle blockers, there are some features, okay? There are middle blockers that every time follow, there are middle blockers that every time stay. So my setters must know this. If there is this middle blocker, okay, seven to play. If there is this middle blocker, seven to open. This is really important. To jest bardzo ważne, aby moja rozgrywająca wiedziała, że jeżeli gramy suwa, co się dzieje z środkową po drugiej stronie siatki. Czy ona otwiera, czy ona podąża za blokiem, czy ona czeka. I to jest bardzo istotne, żeby rozgrywająca to wiedziała przed meczem. Believe me, when I check, okay, in the volley studio, in the program, the first thing that I'm doing is to select, for example, seven against the position, the three position of one middle blocker, seven of not my team, but also five teams different, okay, against the position of the other middle blocker. Jeżeli oglądam i przygotowuję rzeczy dla swoich zawodniczek, oglądam mecze nie tylko swoje i patrzę, co się dzieje, kiedy zespoły przeciwne grały przeciwko temu zespołowi, nad którym pracujemy, na przykład na suwa, co się dzieje z tą środkową, ale nie tylko oglądam mecz przeciwko nam, tylko mecze przeciwko innym zespołom. And it's normal if I play, for example, in playoff, many matches against that team, I check what happens against me, only against me, not against other teams. Ale w playoffach, jeżeli gramy te kilka spotkań już przeciwko sobie z danym zespołem, to oglądam tylko mecze przeciwko mnie. Co oni robią, jakby jak się szykują na mój zespół. After seven, I check what happened against one, for example. Against one, I check if position two and position four help, okay? As I check when they play seven, if position two help against seven. I have to understand if position two or four usually help against first time. Najpierw przy suwie sprawdzam, czy pozycja jest, jakby ma wsparcie, jest pomoc i potem sprawdzam pierwsze tempo, czy czwórka pomaga do pierwszego tempa. I to są ważne rzeczy. Ja mam pytanie do poprzedniej wypowiedzi. Czy przed playoffami ogląda tylko i wyłącznie mecze przeciwko sobie? Normally I check the last five matches of the team, opponent teams. Last five matches, not more. Last five matches, and I put in the video my match in the first round, okay, to see what happened against me. During the playoff, maybe as we played against Monza three matches, and we played in the championship, I check only the match against me. If I have a lot of matches against me, okay. I prefer to look the match against me. But normally in regular season you have nothing or one. So I check the last five matches. W czasie sezonu na początku ogląda pierwsze spotkanie jakby z pierwszej rundy na przykład, albo no nie ma takiego materiału, więc ogląda przeciwko innym zespołom, jak ten zespół gra. A w playoffach już skupia się konkretnie na tych meczach, które ma do dyspozycji przeciwko temu zespołowi. Yes, this is a good question because it's really important. As coaches, yesterday I talked about priorities. No, maybe we want to give too much information, and we want to have too much information. Okay, it's really important to understand which are the information that we have to give. Okay, because our game is really complicated. Nasza gra jest bardzo skomplikowana i ważne jest ustalić te priorytety, i też żeby nie dawać za dużo informacji, bo czasami mamy za dużo tych informacji i ten przekaz jest za bardzo skomplikowany w odbiorze. Sometimes we get the mistake to want to show to the players that we study. We know. Okay, we know we study, but at the end, when one player is on the court, I think that I'm sure that they are not. Too much information she needs. She needs one information, two information, three information, after stop. And so it's important that we understand which are the information that are important. Now we talk about block, okay? We talk about the setter, the decision of the setter. But also in other things, but I think overall for the block of our team, yesterday we talked not too much information. If the ball arrives from one and if the setter makes like this, if this, no. No, there are one, two things
that and you have to go. Ważne jest, aby nie przytłoczyć tymi informacjami. Jedna, dwa, dwie, trzy informacje dla środkowej jest wystarczające, potem jest za dużo. I to jest ważne, żebyście to wy, panowie i panie, wiedzieli, które informacje są istotne dla was i które chcielibyście przekazać swoim zawodniczkom. Because maybe in the beginning the players are fashioned by all this information. But after two months, they don't touch one ball in the block, maybe they change idea. Tak, na początku są bardzo chętni przyjmować środkowe, szczególnie te informacje, ale po dwóch, trzech miesiącach, gdzie nie dotknęła żadnej piłki w bloku, to już niekoniecznie, więc trzeba wybrać. Okay. Other things for the question after the video, we can talk about what I study about opponent teams is the abilities. Okay, of the player. Yesterday we talked about, for sure. If I have one middle blocker that cannot touch one ball when you play one against one, because maybe she starts in this way, this I play one every time. There are no other rules. There is one position four that cannot block one fast. Okay, I try to play fast every time against her. Or there is the setter, also the opponent, the opposite, that has no good block. Maybe I try to isolate, okay, playing close, and I play against her. Tutaj trener mówi o przestudiowaniu możliwości przeciwnika, czyli jeżeli mamy środkową, która trzyma te ręce nisko, gram po prostu cały czas krótką przeciwko niej. Jeżeli nie jest problem u niej z fastem albo z przemieszczaniem się w zespole do fasta, to gram tego fasta. No albo na przykład jeżeli wiem, że ustawiam tak zespół, jeżeli na przykład jest rozgrywająca, która ma problem z blokiem albo dwójka z blokiem, staram się tak przygotować zespół i całą sytuację, żeby wykorzystać te mankamenty zespołu przeciwnego. Take a look after we can have a question. Situation in which play overhead, okay? Seven super, two super. Sytuacje nad. Suf ze skrzydłem, super i na głowie. For example, in my team this season I have two different opposite players. This one, Antropova, they play one ball, she likes one ball, little bit higher in the beginning, we have to improve. And the other one was Mingardi, that she played the ball really quick, the other opposite player. So this ball two and super was better with Mingardi or to play close to her, with her. Ten miał dwie różne atakujące w tym roku. Jedna grała tą miękką piłkę i wtedy było niemożliwe wykorzystać nakładania, a drugą Mingardi, która grała bardzo szybką piłkę do skrzydła i wtedy to miało sens. For this reason, I said it depends on the player that you have. Dlatego to wszystko zależy od zawodniczek, jakie macie w zespole. Też wspomniał, że na początku ta piłka była wysoka i miękka, ale robili postęp w czasie sezonu. Pracowali na tym, żeby ją przyspieszyć. Little by little. Again. Now we move in four with seven and over. Teraz suf i super. You see the ball means in the middle, it's better to play seven. Piłka na środku, widzieliście, lepiej wtedy zagrać seven. Suwa, przepraszam. Okay, and I repeat. Also depends with the player that you have. At in some moment there is Zhu, you play with Zhu even if the ball is in another court. Also for the choice of the setter, no? It's important to know who is in position four. We take a look before with Pietrini. In four that she attacks one ball really quick. So if I am the setter and I have Pietrini, I play more seven. Because position two cannot help so much. Because if position two helps too much, the ball is too quick to arrive and so she stays open. So with one position four, the attack, one quick, I prefer to attack to play seven.
taka informacja, kogo ma się na skrzydle, jest bardzo ważna też dla rozgrywającej, bo ona, jeżeli tutaj w tym przypadku, jeżeli mam Pietrini, do której gram bardzo płaską, szybką piłkę, wtedy wołam suwa, żeby nakładać na to skrzydło, ponieważ wtedy, jeżeli dwójka nawet pomaga do bloku, jest niemożliwe, aby doszła do dobrego bloku do skrzydła. I repeat every time these things. It's really important to know the players that we have. Because we have many ideas for sure. Good ideas, but our ideas depends on what with the players that we have. Dlatego tak szalenie ważne jest to, aby wiedzieć, jakie zawodniczki ma się w swoim zespole, bo macie panowie różne pomysły, różne idee grania i one są fantastyczne, ale to wszystko zależy od tego, jakim zespołem dysponujecie. For this reason, this is a tip that I give. For me, it's important to try to to know how more things is possible than to do what we can do. Dlatego tak ważne jest rozpoznanie tego zespołu swojego, bo wtedy będę wiedział, co możemy zrobić z tym zespołem i jak pracować. You must have one idea, one your idea or volleyball, or what how you want to play. But after, you have to be able to change, okay, respect what you can. Macie swoją ideę siatkówki, chcielibyście, żeby to wyglądało, ale musicie respektować jakby materiał, z którym pracujecie, z jakimi zawodniczkami ogólnie. I dlatego z takim szacunkiem podchodzić do tego, do swojej pracy i z zrozumiałością dla siebie i dla zawodniczy. Yes, you can't always get what you want, okay, as Mick Jagger said. Nie możecie mieć wszystkiego, czego chcecie, jak Mick Jagger powiedział. This is a typical ball. Seven back. To jest typowe zagranie suw i do tyłu. If you have good opposite in a difficult moment, seven back. Jak masz dobrą atakującą w trudnych sytuacjach, suw i otwieranie jest idealne. Don't create nothing. Nie trzeba tutaj wymyślać niczego nowego. Because middle blocker one step every time, one step maybe okay in some situation, but I saw some matches okay with the gonu in two and important ball and middle blocker arrives in delay against the gonu. Because middle blockers cannot resist to make one step, make one step, make one step, and after if the ball also, even if the ball is high. Środkowe mają tą tendencję do robienia tego jednego kroku, cały czas przemieszczania się i nawet przeciwko egonu, gdzie w trudnych sytuacjach zawsze ten jeden krok się pojawiał i ten blok był spóźniony do niej. Other situation in which we play close to or. Kolejna sytuacja. These are two, but could be also one, and we open. To jest zero, ale mogłaby być także krótka i otwieramy. I like also to play sometimes short ball, okay, from four. I think that when you want to play the short ball, I know we call nine, but okay, the ball little bit short. Trener mówi, że lubi też grać te skrócone piłki, te zejścia ze skrzydła. It's good to call two. Middle blocker, take a look, take a look, take a look, even if that she doesn't jump, but at the end, when the ball is shorter, she cannot arrive. I wtedy lepiej jest zagrać zero, bo środkowa zawsze będzie jednak patrzyła za swoją środkową. And I like to use this first tempo when there is, for example, the setter. I have to play against the setter. I try to isolate the setter, okay, alone, because middle blocker must stay against two or against one, but overall against two, must stay one step, and after, if she doesn't decide before, she cannot arrive against the small block. Szczególnie lubi to wykorzystywać, kiedy skrzydło gra przeciwko rozgrywającej, bo środkowa, która jakby zostaje przy swoim środku, zawsze jest spóźniona i wtedy wykorzystuje się ten niższy, słabszy blok. Everything is clear about this. I think that it's really important to mix these informations, okay? What can I do? What happened on the other side? It's really important. After, as I said, every coach has one style. For example, my style is, okay, I know that it's important to play quick as possible, because as quick as possible, it's easy to understand that if the ball is quick, there is problem for the block to arrive. In first ball, in transition, when the ball is good, when the ball is bad. But what I saw that it depends on the player that you have. Okay?
And my idea is that every time the spiker must attack what she wants, not what she can. Trener mówi, żeby, przepraszam, miksować te informacje, te, które były na tej kartce pierwszej i tej drugiej, i jego, on rozumie, że trzeba grać szybko, ale nie zawsze można to zagrać i trzeba wykorzystać te sytuacje, te to, co mają nasze zawodniczki. I jego idea jest taka, żeby zawodniczka atakowała to, co chce, a nie to, co może atakować. So for this reason, my idea, and this is the fourth part of the lecture, is because now we talk, as yesterday, we talk when the ball is good. Now we talk when the ball is bad, when reception is not good. Because we said, okay, it's important to make side out, but we don't have every time the ball good, okay? One team that receives good receives 60%, 65% good ball, but very, very good receiver they, you have. So many situations you have to solve when reception is far from the net. And in my opinion, okay, the limit is, the question is, if I play quick, okay, I create one problem to the block or arrive double block. If I'm sure that I will arrive double block, I want high ball, okay, as ball in this situation. Because if the ball is not good, if the ball is quick, and the ball back is coming maybe back 3 meters, and you have double block, you have more problem to attack. Tutaj będzie omawiane teraz złe przyjęcie, bo wszystko jest fajnie, jeżeli mamy dobre przyjęcie. No te zespoły na najwyższym poziomie mają około 60% w przyjęciu, ale co zrobić, jak mamy gorsze przyjęcie i jeżeli gramy wtedy szybko, to jakby stwarzamy problem dla atakującej. Wtedy on pożąda wyższej piłki, granie z wyższą piłką, kiedy ta piłka przyjęta jest dalej od siatki. Okay, you see before the ball was back, was quick, she did point, but with problem. Now she cannot attack, there is double block. Zawsze, wtedy wiadomo, że będzie podwójny blok i piłka szybka może jakby spowodować kolejne problemy. Wyższa piłka ułatwia to atakującej znalezienie rozwiązania. I know that this is one idea that some coaches have this one, some other coaches have other idea. Zdaję sobie sprawę, że pomysł na tą piłkę gorzej przyjętą trenerzy mają różny. Niektórzy wolą grać szybciej, inni nie. I justify my idea because for what I saw for the numbers, I see that when you play so quick, when the reception is not good, percentage are not so high. Jego jakby doświadczenia pokazują i liczby, z którymi miał do czynienia, że jeżeli przyjęcie nie jest zbyt dobre i grasz szybko, efektywność nie jest zbyt wysoka. You have less chances that if you have the ball higher. Masz więcej szans, jeżeli piłka jest zagrana wyżej. With high ball, you have time to play against middle blocker, to play over, to play against position two. Z wyższej piłki masz możliwość grania z blokiem, grania z pozycją drugą, zrobienia kiwki. To play high against the ends, you have time for the approach. Masz czas na najście i masz czas na wykorzystanie rąk w bloku, grania wysoko z blokiem. To use all the shot that you can, that you have. I jakby wykonania ataku takiego, jakiego pożądasz. Jeśli nie ma zagrożenia ze środka, nie może stworzyć zagrożenia. For example, in this ball with super and the ball is back, this cross you cannot attack. Podnosi piłkę do skrzydła, tak? Tak. A teraz pytanie, czy fajba sytuacyjnego jakiegokolwiekszego w ogóle stosuje w Do you use higher pipe in or and if you use it? No, I don't like. In my opinion, if you play pipe, you must have the ball good. The good ball to play pipe. Jego zdaniem pipe jest, ma sens, jeżeli gramy z dobrej piłki w tempie. Okay, sometimes there is one emergency situation in which nobody can attack. Okay, you put the ball pipe. Oczywiście sytuacje awaryjne, gdzie już nikt nie może zaatakować, wysoki pipe jest okej, ale tak nie lubi tego zagrania. But as an idea, I prefer when the ball is good. Lubi pipe'a po prostu w tempie.
This is my idea about this AIG ball is also in situation of transition, okay? Because, okay, we talk about this, but we talk about everything, okay? For one reason more, because if you receive bad, okay, the spiker has time to make the approach also when the ball is quick, when we receive in the first ball. W pierwszej piłce, jeżeli jest złe przyjęcie, atakujący ma możliwość wykonania dobrego najścia do ataku. But when there is a defense high in the 3 meters, 4 meters, maybe the spikers has blocked or maybe has defense and so needs time for one good approach. Ale wysoka piłka jest także według niego bardzo korzystna przy obronie, ponieważ atakujący może przyjmować, może być jakby zajęty blokiem i musi mieć czas, żeby zrobić dobre najście. So for this reason I insist a lot in my team that we play high ball. I dlatego dużo pracujemy w moich zespołach nad wyprowadzaniem ataku z wysokiej piłki. Also, yesterday we talked in the match with Stefan, the libero, I think I like that she sets high ball. I lubię, kiedy libero w moim zespole wystawia wysokie piłki. If you have time, maybe the difference is okay. 3 meters, there is one libero good in set, okay. If she plays the ball and the block arrives in delay, I'm okay. Jeżeli libero jest jakby w stanie wystawiać dobre piłki palcami, wiadomo w której pozycji, jest okej. Okay. Ale jeżeli nie, to preferuje, i blok jest wtedy spóźniony, to się na to zgadza. Ale jeżeli nie, no to preferuje, żeby wystawiała wysokie piłki normalnie. But if we play this ball for the show and after the people say, but the spiker can only make tip, I don't like. Nie lubi, kiedy libero robi takie zagrania tylko dla show i wszyscy robią wow na trybunach, a atakująca musi kiwać albo przybijać i oddawać piłkę za darmo. Also because if you look the percentage of the attacks made when the libero set, there is a big difference. Is it set high ball or this kind of ball? Warto, to nie jest tylko to, liczby jakby tutaj są ważne. Jaka jest skuteczność ataku po wystawie normalnej piłki wysokiej przez libero i jak przy tych szybkich piłkach. Tutaj to ma być wskazaniem do wykorzystania. Zdarza się taka sytuacja, że na przykład na podstawie analizy wysoka piłka jest nieskuteczna w przypadku którejś zawodniczki. Czy wtedy na przykład próbuje przyspieszać tą piłkę i szukać innego rozwiązania? If there is one player that prefer an attacks good quick ball, I prefer. It's normal. As I said, if you have one spiker that attack quick ball, it's better for them, for him, for her, and it's better also for the choice that he has with first tempo. But, okay, if the spikers, okay, likes only high ball, it's really difficult. Maybe, okay, but maybe it's different. The question. To zależy właśnie od tych preferencji danej zawodniczki. Jeżeli tutaj jest to podyktowane, to czy ona gra trochę szybciej, czy tylko na wysokiej piłce. But probably your question is the spiker in transition when the ball is bad, prefer one quick ball? No? Okay, okay. I spoke, no, I don't remember, is this season or the last season, with one player was the first time that I worked with there, and I said, I don't care. If the ball goes on the floor, you can play what you want. But after one, two, three balls that you make deep, you go on the bench. No, zrozumieliście panowie, to była taka krótka piłka z zawodniczką, bo ona preferowała szybkie granie nawet po obronie i powiedział, jeżeli 2-3 razy piłkę kiwniesz, to jesteś poza meczem. Więc... It's not a joke, it's true, because I'm not integralist, I don't want that everybody, no, for me it's not a problem. The problem goes on the floor, you attack the ball in this way, in this way, in this, perfect, for me it's not a problem, but... There is more chance for me, for your question, to work in high ball. Because you can work also in 6 against 6. As I said yesterday, almost every exercise that I start with 1 second ball or 1 third ball, I start with 1 high ball. To play against the block, for the block and for the spiker. And also we have to remember what can happen after the attack, to cover. I think that it's really important this. We don't work too much. I worked a lot. But I don't know how many time we spend in this situation. Because if the spiker, okay, knows that someone help,
Okay? It's more easy to play against the block. Tutaj trener mówi o tych rozwiązaniach, o których też mówił wczoraj z wami w czasie meczu, o tej pracy wizolowanej, żeby jak w szóstkach pracuje, że bardzo dużo czasu poświęca na pracę na wysokiej piłce i też, żeby atakująca miała poczucie, że jest asekuracja, bo wtedy ona też inaczej się zachowuje w tym ataku. Ona szuka tych rozwiązań, ona wie, że tam ktoś czeka na tą piłkę i to też przynosi efekt ogólny. I think that is really important to call about. To talk about coverage, okay? Because it's one skill for me, it's the same importance that block, then attack, then defense, okay? Normally in the course, in the seminary, we never talk about this. We talk about block system, we talk about, but we never talk about this system. It's not easy to have one system. Jest trudne mieć jeden system asekuracji, a dla niego jest to bardzo ważny element gry i często w czasie właśnie takich spotkań mówi się o systemie bloku, systemie ataku, jakby pomija się system asekuracji, a on bardzo dużo na tym pracuje i bardzo dużo o tym rozmawia w swoim zespole i to jest uważa, że to jest bardzo ważny element, o którym się zapomina. Because it can help a lot. Maybe you have a team that is not so strong in reception, so you have to attack eyeball. Maybe you don't have great attack, great spikers in eyeball. Okay, so if you play one ball more against the block, you can arrive to play the second ball first tempo if you work. Może masz zespół, który źle przyjmuje, może masz zespół, który nie jest dobry na highballach, ale granie, używanie tego asekuracji powoduje, że możesz wykorzystać pierwsze tempo później, jeżeli szanuje się te piłki odzyskane. And it's important the mentality of the team about this, but also the organization that you give. No ważne jest też nastawienie zespołu, czyli ta mentalność do tego, nastawienie zespołu do asekuracji i organizacji, którą ty przygotujesz dla swojego zespołu, jak to rozwiązać. Next time we will make one seminar about this. Następnym razem porozmawiamy o asekuracji. Any questions? Tak naprawdę rozgrywająca jest to pozycja, która chyba ma najwięcej informacji, bo musi oprócz znajomości swojego zespołu i swoich atakujących, musi wiedzieć, co się dzieje po przeciwnej stronie siatki. I moje pytanie jest takie, czy podczas przygotowywania się do meczu trener w trakcie meczu już rozgrywającą w cudzysłowie zostawia, daje jej wolność grania, czy też trzyma, czy też jakby kontroluje to, co robi cały czas? No, no, okay, okay, you cannot use the joystick. This is a problem, was a fortune that you cannot use. So, I think for this reason it's important to prepare in which situation before, okay? For example, to look before what happened on the other side and so to go to the match with one idea. Okay, for example, against the setter back, we play in this way. Setter in front, we play in this way. Then during the match, there are some moments in which I said, or in timeout, or in one situation, I said, now we play this. We play this. Okay, play seven to play super. Play seven and play seven. In some moments, I think even if it's a good setter, she needs, maybe I'm wrong, but sometimes if I look something, but I don't want every ball to repeat, to say what you have to do. No, joysticka nie będziecie mieli nigdy, ale ważne są te informacje, żebyście przekazali je przed meczem. W czasie meczu trzeba reagować, trzeba czasami jedna informacja krótka z rozgrywającą wystarczy, żeby jakby znaleźć kolejne rozwiązanie i mówimy stop, gramy teraz tak. To, co założyliśmy przed meczem jest już nieaktualne, reagujemy na daną sytuację i to jest najważniejsze. And one thing that I understand every year is that maybe the setter sometimes needs more to be informed that they are forgetting some player. Rozgrywająca często musi być poinformowana o rzeczach jakby dla innych zawodników, żeby mogła też jakby być takim łącznikiem z... Okay, there are some situations in which it's not possible. For example, okay, I play in one set, I play five balls with middle blockers, 4 points. No, są sytuacje, gdzie to nie jest możliwe i jest na przykład set, że gram 5 piłek do środkowej i są 4 punkty. And the other set, I don't have ball to play with middle blockers, it's normal that I don't play. No i to jest normalne, że w następnym secie nie mam piłek, żeby wystawić do środkowej i mimo tej skuteczności, o której trener mówił, no nie gram do niej. Bo... But there are some situations in which, for example, with position 4 in one set, she did, I don't know, 6 attacks good on 8 attacks. Really, really good. And in the second set, she played only 2 balls. And maybe because she wants to do something or other situation, but in this, I think that the coach must help.
No są sytuacje takie, że mamy skrzydłową, która na 8 piłek kończy 6 w jednym secie i w następnym secie rozgrywająca daje jej 2 piłek. I to są sytuacje, w której trener jakby musi, bo ona chciała na przykład coś innego teraz zagrać, wykreować i w tej sytuacji trener jakby musi jej przypomnieć o tym, że ta zawodniczka miała daną skuteczność i że może warto do niej wrócić. But as you said, we don't have the joystick, so it's really important to create one idea on how you will play that match. Respect your team and respect what happened on the other side. I dlatego tak ważne jest, żeby jakby powziąć sobie jakąś ideę, założenie na dany mecz z respektowaniem tego, jak gra mój zespół i jak gra zespół przeciwny i potem w czasie meczu ewentualnie reagować. Or there are some moments in which I think this week, this final, these matches against Mons that happened, okay? That I said to the setter, it's important, the thing that is important is to be precise, okay? Because they have a good block, they will arrive, many times they will arrive with double block or we don't receive good, so it's not if you give the ball to this player or to the other player, but give her the ball, the best ball for her to attack. It seems normal, but it's not normal. Czasami jest tak, tak jak w przypadku, gdzie grali przeciwko Monsie w tym roku, informacja była do rozgrywającej taka, żeby piłka, nieważne którą wybierze atakującą, była precyzyjna, bo mają dobry blok, ustawiają się dobrze przeciwko nam, no też wynikało to pewnie z ilości meczów rozegranych przeciwko sobie. Chodziło o to, żeby piłka była dokładna. For example, with three spikers. Przy trzech atakujących. Okay, in my opinion, this ball of the opposite here or here, it depends, is really good. You attack for first line. Why do you have to create this ball, when you have the chance to attack from first line? And every time that you work in this way, okay, she plays one against one. Because position four cannot help here, maybe here, but here never. Position four of the moves in this way, okay, this is here, and you play every time one against one. Te zagrania pokazują, że gra się wtedy na pojedynczym bloku, więc tego trzeba jak najbardziej wykorzystywać. Czyli wejście gamy i spajpa przy zagraniu obejścia jak najbardziej w tym tempie. It's normal. You need one opposite player. Quick with the legs. Ale potrzebujesz atakującej szybkiej na nogach, która się dobrze przemieszcza. But if you have, for example, you don't need to play pipe or this ball. Also, because I saw that many teams start 5 years ago, 6 years ago, to play a lot. Pipe, every time, pipe. But at the end, in the important scores, in the crucial moment of the set, it's really difficult that they play all this tu. 5-6 lat temu wiele zespołów grało pipy, ale w tych kluczowych momentach jakby odchodzili od tego, bo atakujące nawet najlepsze zaczęły grać asekuracyjnie, kiwki, przebicia i wrócili do innych ustawień. But my mission next season is to use little bit more with my team. Ale to jest założenie na przyszły sezon, że w swoim zespole na pewno będzie wykorzystywał atak z drugiej linii bardziej. One free ball. And one break point, one ball that they defense and they play in this side. Okay? I did one rule in the beginning that to win, you have to make on 5 service, 3, 4, and 2 points. I don't care if it's in the first ball or in the second ball or during the rally, but when they're at the service, you have 3 times on 5, you have to make point when you receive. You have to make after arrive 1 second ball, 1 free ball, okay, you have to make 4 points. And break point after defense, 2 points on 5. Trener wyjaśnia ćwiczenie, jakie stosuje. Ono jest dosyć długie do wykonania, ale jest skuteczne. Przy 5 zagrywkach przeciwnika mają po przyjęciu zdobyć 3 punkty. Potem jest przy freeballach mają zdobyć na 5 tych akcji 4 punkty i w breakpointach 2 punkty. Ale nie interesuje go to, żeby to było 5 punktów z rzędu, tylko mają po prostu w ciągłości wykonać dane ćwiczenie i przy tych 5 zagrywkach mają być 3 punkty zdobyte z pierwszej akcji, na przykład. Believe me, many times the team doesn't win for this reason.
I w wielu przypadkach przy freeballach ten zespół nie wygrywa. Przez freeballe nie wygrywa. There are too much problem to put the ball on the floor with the ball when the ball is. So it's important. Okay, there are less ball, less situation, but which situation we have to use, we have to be better. For example, one exercise that I'm doing when we play free ball is that every time I try that is the opponent team that give the third ball on the other side. Okay, because if the coach is ball, ball, I don't like, and it's not real situation. We stay, arrive one ball, I put one ball, for example, third ball in the defense, they arrive, boom, they put the ball on the other side and I must be ready to play free ball. Przy free ballach on preferuje te sytuacje takie realne, czyli sytuacje boiskowe, nie tak, że drugi trener, na przykład asystent dorzuca, tylko aranżują takie zagrania z drugiej strony, że gdzieś free ball jest przebijany też sytuacyjnie i wtedy, żeby akcja była wyprowadzana i uwierzcie, nie jest łatwe zdobyć, wykorzystać free ball do zdobycia punktu. Or if it's the second coach that put the free ball, must be quick, okay? You must imagine that you attack, the ball goes on the floor, okay? But you must imagine that you attack and the defense arrive immediately, okay? The ball is on the floor and immediately arrive one ball. We have to solve this solution, because many times we don't get point with free ball, because we don't give a good first touch. And the players are angry. Oh, wait. No, wait, no. Because the opponent team doesn't wait. Innym sposobem przebijania piłek jest bardzo szybka piłka po akcji, którą wyprowadzają przy przyjęciu, żeby zespół nie miał czasu na organizację, tak jak to jest w meczu, że ta piłka szybko wraca na tą drugą stronę i one muszą się po prostu zorganizować i ćwiczyć free ball. Jeszcze jedno pytanie o free balla. Czy we free ballu trener stosuje przyspieszenie na przykład tego zagrania, czy zawsze w ten sposób? No, it's like the same of reception. It's one reason more to be a little bit more, okay? Because, okay, if I go quick, maybe I create one problem to the block, but first of all, I create one problem to my spikers. Because there is no time maybe for the approach, because I attack, arrive immediately the ball, I have to go, I have to move. No. The ball must be soft. High, not so high, because I explained after this problem, but not quick. The first touch, you talk about the first touch. Yes, no. Trener tutaj w odpowiedzi na pytanie mówi, że przy freeballu stosuje tą samą zasadę, co przy przyjęciu. Piłka ma być dokładnie dograna, nie za wysoko, nie za nisko, ale nie płasko, ponieważ płaskie dogranie powoduje, że kreujemy sobie problem dla swoich atakujących. No. To create one problem to the blockers, I create before one problem to the spikers. Kreuje problem dla środkowych, dla blokującego zespołu, ale też kreuje dla swojego zespołu, dla swoich atakujących. Thank you very much for your attention and thank you very much for your questions. Thank you. Thank you very much. And good luck for the next season.